Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Waget. Witam was moi drodzy w kolejnym newsie związanym z World of Warships. I dzisiaj musimy sobie garść nadchodzących zmian czy tam nowości. Wstępnie mamy pierwsze zarysy odnośnie kolejnej aktualizacji, czyli 0910. I tutaj będziemy mieli, moi drodzy, amerykańskie pancerniki, część druga. Będziemy mieli tutaj również kolekcję. <laughs> za skompletowanie której dostaniemy sobie okręt premium, ale nie rozpędzajcie się za mocno i się z tego tytułu, za mocno nie cieszcie. Gdyż będzie to jedynie Oklahoma Tier 5, no wiadomo, za darmo, no to i ocet słodki, ale tutaj po tym okręcie nie spodziewajcie się zbyt wiele. I tak, będzie można badać już drzewkowe okręty, nowe amerykańskie pancerniki. Nastąpi zmiana, jeżeli chodzi o oświetlenie w, bazie, w porcie baza morska i pojawi się nowy tryb gry. Wielkie łowy, klucz do zwycięstwa. Jest to tryb oczywiście czasowy. Z okazji Halloween wprowadzany mamy tutaj coś, co powiem Wam, jak poprzejrzałem sobie screeny, to dosyć mocno przypomina mi taką grę Refight the Last Warships, czy Warship, chyba jeden był. I tam chodziło mi, to był po prostu Battle Royale w wersji okrętowej, gdzie zaczynaliśmy sobie z jakimś tam losowym uzbrojeniem na trzech typach okrętów i mogliśmy sobie to uzbrojenie zbierać po mapce. I tam można było nawet do, do niemieckiego kadłuba, bo graliśmy Bismarkiem. Można było zamontować 12x460 mm, także było dosyć standardowo. Ale widzę, że tutaj część tych pomysłów jest z tego ściągnięta. Ogólnie całość trybu opierać się będzie na tym, że losuje nas gdzieś tam na krańcu mapy. Widzimy tylko na minimapce ten fragment, który widzimy gołym okiem, i będzie można się z tego trybu wydostać. Dochodząc do portalu, który znajduje się na środku, trzeba będzie do tego sposobu uzyskać klucz. I będziemy sobie tam zbierać punkty, potem będzie można te punkty zamienić w zbrojowni na jakieś tam sobie pierdołki. Będzie można ten okręt ulepszać również w bitwie. Tutaj widzicie, że wybierz nagrodę, albo engine boost, albo secondary battery firing range. Także będzie można ten okręt modyfikować sobie w bitwie na podstawie tego, co żeśmy tam w niej poczynili, jakie punkty żeśmy zdobyli. Będą sobie pływały takie oto potwory. Także tryb jest totalnie fantastyczny, ale jak to przy okazji Halloween bywa, często mamy takie właśnie nowości. Czy się komuś spodoba, czy nie, na pewno ktoś będzie w to grał, ale zawsze to jakaś miła odmiana po tym, co ostatnio mieliśmy przez chyba 2 czy 3 lata nawet już w ostatnich cyklach, jeżeli chodzi o Halloween. Co dalej? Nowości związane z pojawiającymi się nowymi okrętami. Jak widzicie, kontynuowana jest współpraca, współpraca z RPG of Blue Steel czyli tym anime i pojawią się kolejne okręty związane z tym stylistycznie, jeżeli chodzi o kamuflaże. Czyli widzicie tutaj ARP Maja, czyli to jest to darmowe Atago. Jeżeli będzie można zdobyć ten okręt za darmo, to bierzcie w ciemno. ARP Yamato, również tutaj możemy sobie zobaczyć, czyli prawdopodobnie będzie to kamuflaż, o ile chyba że to będzie oddzielny okręt, bo z tego tutaj co jest napisane, nie wynika nic. Jesteś, mm, mamy przyjemność ogłosić Wam, że wejdzie ARP Maja, ARP na Yamato oraz permanentny kamuflaż na Musashi. To jest dosyć znaczna informacja. Czyli nie będzie można zdobyć Musashi'ego w wersji ARP tak sobie po prostu, tylko będzie można zdobyć na niego kamo. Wejdzie trzech kapitanów. No i pojawi się kolejna odsłona Black Friday, czyli jak wydoić pieniądze z tego, co już się do gry wprowadziło. Wystarczy wrzucić na to czarny kamuflaż i możemy sprzedawać od nowa. Przy czym, no, w tym Roku mamy jak widzicie cztery okręty. Mamy Żambarta, Atlantę, Kozaka i KG. Także tak to wygląda. Mamy dwa rodzaje kontenerów. Chyba te będą pewnie darmowe do wyglądowania. Te płatne, no ale to jest już kwestia taka dla tych, co ich pieniążki parzą w portfel. Także jak chcecie, wydawać No i tutaj jedna z ciekawszych nowości jakie się pojawiają w grze, moi drodzy, czyli okręty hybrydowe. To będą okręty japońskie i będzie można tutaj operować i głównym uzbrojeniem, czyli artylerią, oraz będzie można atakować sobie samolotami tylko torpedowymi. Nie czytałem tego dokładnie, mam tutaj informacje odnośnie parametrów tych okrętów, także mamy tutaj ISE, to jest tier 6, myślałem, że to będzie coś wyżej i mamy również TONE tier 8. Ise będzie miało, moi drodzy, 4x2 356, także kaliber jest nieduży, ale liczba działań no, w zasadzie nic nie odbiega od na przykład yy, Mutsu. Zasięg ognia 21,5 km niemalże, damage yy, 5700 z OBeków, z pepanców 10200, także nie najgorzej. sekundarka będzie nam biła na 4 km, także to nie jest okręt pod sekundary. Prędkość maksymalna 24,5 węzła, promień skrętu 750, przestawienie steru 14,8, wykrywalność 15,8 i z powietrza 9,8. Przy czym tak, mamy atak Aircraft Torpedo bomber, dive Bombers, czyli będzie można wszystkie jednak wypuszczać. To nie, do, nie czytałem, ale. Informacja, którą wam podałem na temat tego, że będą tylko torpedowce, bierze się z jakiegoś bodajże QA. I tam usłyszałem takie informacje, ale jak widzicie, mamy tutaj do wyboru wszystko. Więc, hmm. możliwe, że to będzie do wyboru w porcie, które, okręty, które samoloty chcemy sobie załadować na pokład. Zobaczymy, jak to rozwiążą. I teraz, tak samoloty szturmowe. Hmm. Ilość, znaczy liczebność grupy atakującej to będzie 3, i samolotów na, na szwadron, czy tam na eskadrę, będzie również 3, czyli wypuszczamy sobie jeden, jedną eskadrę, którą możemy wykonać jeden atak. Będzie się to przeładowało dwie minutki, także, oczywiście, to jest wartość bazowa. Musicie pamiętać o tym, że na pewno będzie można to podbić jakoś perkami. Takich ładunków będziemy mieli 3 na pokładzie, jeżeli chodzi o rakiety. Aha, 8 rakiet na każdy samolot będzie przypadało, czyli tych rakietek będzie nam spadać na okręt 24. Bombowce torpedowe. Tutaj mamy również to samo. trzy samoloty w eskadrze, 3 samoloty atakują. Torped mamy na pokładzie sztuk 2, czyli na szóstym tierze będziemy zrzucać 6 torped z trzech samolotów. To dosyć odważne rozwiązanie, powiem szczerze, sporo tych torped będzie. Ale oczywiście czas przeładowania również 120 sekund, maksymalny, maksymalny damage tych torped wynosi niespełna 3000, także no coś za coś. No i bombowce nurkujące, czyli najprawdopodobniej, a przepraszam, odłąkowo burzące będą bomby, myślałem, że przeciwpancerne. I tutaj mamy również trzy w eskadrze i trzy atakujące, bomb będą miały one sztuk dwie, czyli też sześć bomb będziemy zrzucać z góry. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o szósty tier ISE. A tonę, co ma tutaj? Mamy 4x2203 o zasięgu 15,7, czyli coś podobnego do Atago wydaje mi się. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, oczywiście inny układ. Ale e, mamy 4 wyrzutnie torpedowe, puszczające 3 torpedy w salwie. Maksymalny damiat 17, zasięg 10 km tych torped. 62 węzły prędkości to całkiem przyzwoicie. I wykrywalność 1,6 to i tak nie najgorzej. Sam okręt będzie wykrywalny bazowo z 11,2. Będzie można zamontować jeszcze i ulepszenie i perka. Także spadniemy o jakieś y, kilometr Nie. No, w okolicach 9,5 km będziemy się kręcić. Także będzie można torpedować sobie z niewitki y, I co dalej? Zobaczmy, co mamy w samolotach. Tutaj mamy również to samo, jeżeli chodzi o grupy uderzeniowe, czyli samoloty szturmowe, czy tam atakujące, nie wiem jak to się nazywa, tu mamy atakujące, więc tak, tak określajmy. 4 w eskadrze i 4 atakujące, rakiet na pokładzie będzie 8. To już będzie dosyć konkretna salwa, maksymalny damage rakiety 2,200. Bomby, nie przepraszam, torpedy, tu będziemy mieli również to samo, 4 i 4 torped. Dwie, czyli 8 torped rzucamy do wody naraz. To będzie dosyć pokaźna ilość, ale damage, mimo tego, że my jesteśmy dwa tyry wyżej, nie różni się niczym od tego, co mieliśmy na szóstce, czyli albo szóstka będzie OP, albo ósemka będzie zbyt słama. No i bomby. Yy, s, s, przepraszam. Bombowce nurkujące, również yy, obeczkowe. I tutaj 4 i 4, i bomb będzie 2, czyli 8 będziemy zrzucać. No i yy, Amery przepraszam. Niemiecki lotniskowiec, Werner Voss, czyli kopia Manfreda von Richthofena, z tym, że na pokładzie będą nie bombowce torpedowe, tylko bomby skaczące, te, które mieliście już przyjemność oglądać jakiś czas temu na kanale World of Warships, czyli takie, które będą działały na takiej zasadzie, jak puszczamy kaczki na wodzie, czyli duża prędkość przelotowa. I będą te bomby spadały dużo wcześniej przed celem, po prostu wykorzystując prędkość i opór wody, będą się odbijać i trafiać w cel. Jaka to będzie efektywność, tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo jeszcze tym nie grałem. No i to sobie zerknijmy jeszcze na najnowsze zmiany w okrętach testowych. Włoskie pancerniki zostały już nerfione, jeżeli chodzi o zasięg wykrywalności. Vermont, tutaj dosyć, bardzo, bardzo, dosyć ważna zmiana: okręt jest bardzo wolny i strasznie tracił prędkość przy manewrach, teraz zostanie to zredukowane. I to, o czym mówiłem na początku, czyli Oklahoma dostaje po dupie. Penetracja pocisków przeciwpancernych zostaje zmniejszona, no i sekundarka została wydłużona o kilometr. Plimów zostanie troszeczkę zbafowany, bo tutaj mamy o sekundę krótszy reload w tej chwili i Hizen. No, no niestety nie mogę wam powiedzieć, jak się tym gra, ale tutaj o. Po około 5000 zostaje ugryziony na chapsie. Także w tym materiale, moi drodzy, to jest wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do dyskutowania tego wszystkiego w komentarzach. A tymczasem, cześć i na razie.